Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Ze mną w studiu dzisiaj Grzegorz Niezgoda, burmistrz Szczawnicy. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Piękne, malownicze miasto się robi, bo już wszystko zaczyna powoli kwitnąć. Turyści też tak samo dopisują, czy niekoniecznie? No mam nadzieję, że będą dopisywać. Teraz zbliża się weekend długi. Weekend majowy był, jaki był niestety przez obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Teraz te obostrzenia są troszkę poluzowane. Wydaje się, że pogoda też będzie sprzyjać, w związku z czym mam nadzieję, że ten weekend turystycznie będzie dla nas bardzo dobry. No właśnie, no bo to jest ten weekend, na który pewnie w dużej mierze czekają ci, którzy wynajmują swoje pensjonaty, wynajmują hotele, miejsca hotelowe. W końcu będzie można odżyć po tym długim czasie zamknięcia. Jakie są nastroje? Rzeczywiście te hotele będą wypełnione? No, nastroje są nastroje oczekiwania i przygotowywania się do przyjęcia turystów. Myślę, że tutaj każdy tak długo czekał już na tę normalność, że z utęsknieniem czeka też na ten okres czasu właśnie, kiedy będzie mógł normalnie prowadzić swoją działalność gospodarczą. Każdy się jakoś przygotowywał, w miarę możliwości prowadził jakieś tam remonty, no i właśnie z myślą o tym, żeby osoby przyjeżdżające do Szczawnicy były zadowolone z tego pobytu. No, waszą wizytówką jest na przykład szlak do Czarnego, stronę słowacką oczywiście. Teraz chyba ten przejazd będzie niemożliwy. Do Czerwonego Klasztoru, tak. No, jest granica słowacka, jest można powiedzieć częściowo zamknięta, bo osoby, które są zaszczepione, mogą przekraczać granicę. Jeżeli są zaszczepione pierwszą dawką, mogą przekraczać 28 dni po przyjęciu tej dawki. Jeżeli są zaszczepione drugą dawką, 14 dni po przyjęciu tej dawki. A jeżeli przeszły koronawirusa w okresie ostatnich 8 miesięcy, to również mogą przejść granicę, tylko muszą się zarejestrować na stronie Ministerstwa Słowackiego. To jest jeszcze taka dodatkowa rzecz, którą muszą zrobić, żeby przekraczać tą granicę. No i coraz więcej osób już, że tak powiem, to robi. No to jest duża atrakcja i warto by było, żeby faktycznie można było też na stronę słowacką spokojnie przechodzić zgodnie z prawem. Tylko że turysta musi wcześniej się w odpowiedni sposób zarejestrować albo być gotowy na to, że to musi być ta pierwsza albo druga dawka szczepienia, tak? Musi mieć to zaświadczenie, ten certyfikat związany ze szczepieniem, tam, na którym jest wypisana data szczepienia, pierwszego czy drugiego. Ewentualnie musi mieć zaświadczenie związane z przejściem choroby koronawirusa, no ale też się musi dodatkowo te swoje dane i te informacje zarejestrować na stronie Ministerstwa bodajże Zagranicznego Republiki Słowackiej. Ostatnio głośno zrobiło się o drodze ze Szczawnicy do Jazowska przez Obidzę. Jedni połączenie chwalą, bo będzie to dla nich ułatwienie. Drudzy obawiają się, że wprowadzi to duży ruch w miejsce, które do tej pory słynęło z tego, że po prostu jest tam cicho i spokojnie. Jaka jest pańska opinia na ten temat? Czy zdania mieszkańców są podzielone? Moja opinia na ten temat jest wyważona, mam nadzieję, że jest wyważona i jest ostrożna. Ta propozycja, która padła ze strony pana marszałka, to dotyczy przygotowania i partycypacji w kosztach przygotowania studium, które miałoby odpowiedzieć na wiele różnych pytań, które sobie teraz zadajemy. To studium to jest studium techniczno-ekonomiczno-społeczne przebiegu tej drogi. Ten dokument miałby właśnie odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Natomiast no, boję się, że na część tych pytań my odpowiedź już poniekąd znamy i troszkę mamy wątpliwości, czy te środki finansowe wydatkować. Jeżeli chodzi o układ finansowy, no to marszałek szacuje, że 800 tysięcy złotych będzie kosztowało tego typu studium, gdzie on daje połowę, czyli 400 tysięcy, na pozostałą część kwoty składają się samorządy, które powinny być zainteresowane, czyli miasto i gmina Szczawnica, gmina Łącko, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu i Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Tak by miała wyglądać konstrukcja finansowa tego. Czyli po 100 tysięcy byście się składali? Musielibyśmy się złożyć na tego typu dokument po 100 tysięcy złotych. No, my mamy poważne obawy, czy przypadkiem już nie wiemy, nie znamy odpowiedzi na kilka pytań, na które to studium powinnam odpowiedzieć. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestie społeczne, kwestie przebudowy, chociażby drogi przez Szczawnicę i ulicę Sopotnicką, gdzie wiązałoby się to z częściowym wyburzeniem budynków, które są tam
tam na, chociażby na zwężeniu ulicy Szlachtowskiej. Później naszym takim głównym, że tak powiem, problemem, który podnosiliśmy i podnosimy cały czas, jest kwestia całej zlewni Potoku Sobotnickiego, która nam służy jako zaopatrzenie wody w Szczawnicy. Tak? No, trzeba by było na pewno rozwiązania techniczne związane z budową drogi musiały przewidywać bardzo zaawansowane technicznie rozwiązania dotyczące ochrony tych ujęć wody, bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że jakaś awaria samochodu powoduje zamknięcie wody na całej Szczawnicy, kiedy faktycznie tam, gdzie ta droga ma pójść, to jest w całości zlewnia Potoku Sobotnickiego i droga miałaby pójść w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch ujęć wody, które są dla Szczawnicy. To jest dla nas bardzo ważne. No tutaj troszeczkę też kwestia związana z wprowadzeniem jak gdyby i zachęceniem do tego ruchu, wprowadzeniem ruchu samochodowego do centrum Szczawnicy i zrobieniem też częściowo, bo nie do końca wierzymy w to, że to uda się w ten sposób zrobić, że ta droga będzie tylko dla samochodów osobowych z pewnym tonażem. Tylko to będzie po prostu droga, w biegiem czasu może się stać to droga przylotowa przez Szczawnicę w kierunku Nowego Sącza, w kierunku Jazowska. Właśnie sporo osób mówiło także o tym, że to być może stanie się w przyszłości tranzyt, tak jak mówią mieszkańcy Piwnicznej, którzy obawiają się obwodnicy, która tutaj ma powstać w kierunku Słowacji, która znacznie skróci drogę, to tutaj także ta droga będzie mocno skrócona. Jest gwarancja, że tiry tędy nie pojadą? No, takiej gwarancji nigdy nie mamy. Wiemy, że to nie tak funkcjonuje. Zakazy, które są czasami, są nieprzestrzegane, czy no, w większości, jeżeli tutaj ma sobie możliwość samochód dostawczy, czy samochód cięższy niż 3,5 tony, skrócić drogę o kilkanaście kilometrów, no to należy przypuszczać, że będzie ciężko tego upilnować w przyszłości. No, marszałek tutaj uspokaja, że to miała być tylko droga i wyłącznie dla samochodów osobowych. No też no, koszt ewentualny tego typu przedsięwzięcia to jest szacowany na ponad 50 milionów złotych. Kolejną kwestią jest, o której teraz rozmawiamy i gdzie wątpliwości podnosimy, o jakim standardzie ma być ta droga i czyja to ma być ta droga. Czy to ma być Urzędu Wojewódzkiego, czy to ma być droga wojewódzka? No bo droga wojewódzka nigdzie nie łączy w Polsce dwóch dróg jak gdyby powiatowych, bo po drugiej stronie jest droga powiatowa i po naszej stronie też jest droga powiatowa. Jest kwestia też, czy drogi zostaną przyjęte przez marszałka. No, tych pytań jest mnóstwo, natomiast no, tak naprawdę no, to sprowadza się do wiecznego problemu wyjazdu ze Szczawnicy, który powstał w pewnym okresie czasu w związku z przebudową ronda w Kościenku. No właśnie, co w takim razie zamierzacie? Jeszcze nie wydajecie tych 100 tysięcy, rozumiem, tak? Jeszcze się wstrzymujecie. Rozmowy, które były, a były dwa tego typu spotkania, na tych rozmowach nie padły deklaracje ze strony samorządów. Jedynie starosta nowosądecki, pan Marek Kwiatkowski, tutaj zdecydowanie stwierdził, że on będzie partycypował w tych kosztach. Natomiast ani gmina Łącka, ani miasto i gmina Szczawnica, ani starostwo nowotarskie nie zadeklarowało. Teraz następnym krokiem z tego, co zostało powiedziane, że będzie przesłane do nas porozumienie o partycypacji w kosztach, które musi być poparte uchwałą Rady, no i na Radzie w każdej z tych samorządów tak naprawdę poprzez swoich reprezentantów, czyli poprzez radnych, mieszkańcy się wypowiedzą, czy przystąpimy do tego studium, czy nie, partycypując w tych kosztach i realizując to studium w ciągu najbliższych 2 lat. Jak prace idą na ulicy Świętego Krzyża? Powoli kończymy, jeszcze tydzień czasu planujemy i będzie zamknięty temat związany z rewitalizacją, tak zwaną rewitalizacją Centrum Uzdrowiska, to jest etap drugi. No nie tylko ulica Świętego Krzyża, bo również ulica Połoniny i punkt widokowy na Bereśniku. Tam wiele rzeczy zostało przebudowane. Mieliśmy problemy z tą inwestycją, ale udaje się nam ją powoli zakończyć i myślę, że też będzie ona służyć przez długie lata mieszkańcom. No bo też ulica Bereśnik, tak? Będzie modernizowana, przebudowywana? Będzie, że tak powiem, rozbudowywana, bo tam dostaliśmy środki z funduszu dla gruntów rolnych i tą drogę
drogę będziemy przebudowywać, znaczy rozbudowywać o kolejne 200 metrów w kierunku schroniska na Bereśniku. No jeszcze w całości droga nie zostanie wykonana do samej góry, ale te 200 metrów to jest kolejny etap tej realizacji tej drogi. I kiedy ruszycie z pracami? Już no chcemy te przetargi teraz po ostatniej sesji, która miała miejsce 2 dni temu. Zostały te wszystkie zadania wprowadzone do budżetu miasta i możemy przygotowywać dokumentację, możemy przygotować przetargi. No i myślę, że w najbliższym czasie te przetargi ogłosimy, a realizację chociażby Bereśnika planujemy na drugą połowę sierpnia, ewentualnie wrzesień. A co pan sądzi o gondoli? Plan połączenia Krościenka i Szczawnicy w ten sposób. Jako, no nie tylko Krościenka i Szczawnicy w ten sposób połączenia, bo tam jest przewidziane, czy planowane jest połączenie kolejką gondolową Krościenka również z Stromowcami Niżnymi. Mhm. No zostaliśmy jako samorząd miasta i gmina Szczawnica doproszeni do tego projektu. No główni inicjatorzy w osobach tutaj gminy, czy w osobach wójta gminy Krościenko i ewentualnie pana marszałka, doprosili nas i gminę Czosztyn do tego pomysłu. Podpisaliśmy tego typu porozumienie. My jako miasto i gmina Szczawnica, że tak powiem, spokojnie obserwujemy, co w tym temacie dalej będzie się realizować. Generalnie kolejka gondolowa Krościenko-Szczawnica będzie mogła dopiero zaistnieć w momencie, kiedy będzie realna kolej gondolowa Krościenko-Stromowce-Niżne, w związku z czym tak wychodzę z takiego założenia, że my mamy jeszcze czas jako samorząd gmina Szczawnica, żeby się tak naprawdę wypowiedzieć na temat lokalizacji ewentualnej i pomysłu i rozwiązania tego typu, które by i, że tak powiem, efektów, które miałoby ewentualnie jako naszej miejscowości tego typu rozwiązanie stworzyć. No, dajemy czas głównym inicjatorom. Myślę, że tutaj w najbliższym czasie jakieś tam kolejne kroki będą podejmowane przez nich i my póki co jesteśmy, że tak powiem, siedzimy na tylnym siedzeniu i spokojnie obserwujemy, czy cokolwiek z tego będzie. Mhm, no ale pozytywnie, w ogóle sądzi pan, że to jest realne tutaj, żeby coś takiego powstało? No mamy doświadczenie z inwestycjami turystycznymi o dużo mniejszej skali. I wiemy, jakie to są problemy, w związku z czym no ostrożnie podchodzę do tego zagadnienia. Co prawda nie na gondole, ale zapraszamy do Szczawnicy. Ten weekend długi na pewno będzie wypełniony różnymi atrakcjami. Zresztą same Pieniny przyciągają w to miejsce. Zapraszamy w to miejsce oczywiście z burmistrzem Szczawnicy Grzegorzem Niezgodą. Dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Zapraszam bardzo serdecznie do Szczawnicy. Dziękuję za spotkanie. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.